Bardzo dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo, ja chcę się wypowiedzieć o tej ustawie w kontekście też potrzeb zdrowotnych Polaków i dobrze wynagradzony pracownik socjalny to też odciążenie dla naszego sektora medycznego. Proszę państwa, mówimy o tej pracy w różnym kontekście, ale przez ostatnie 8 lat do swojego, ostatnie 4 lata do swojego biura senatorskiego ciągle otrzymywałam takie prośby o to, żeby docenić ten zawód. On właśnie dzisiaj będzie doceniony. Kuluarowo też z panem ministrem rozmawialiśmy odnośnie dlaczego tak szybko, czy jest konieczność taka szybka. Musimy nadrobić to, co przez ostatnie lata nie było wykonane i dlatego ten pośpiech rozumiem, ale też chcę zwrócić uwagę, że powinniśmy stać na straży dobrej legislacji i wszystkich wartości związanych z tworzeniem dobrego prawa, a więc konsultacje społeczne jak najbardziej. Tutaj też, też jestem za tym głosem pani senator Magdaleny Kochan. Proszę państwa, środowisko seniorów, które często jest beneficjentem tych usług socjalnych, bardzo wymaga tego, żeby ten zawód stał się atrakcyjny na rynku pracy w kontekście wielochorobowości starzejącego się społeczeństwa i bardzo doskwierającej samotności. Jako lekarz praktyk po prostu codziennie zmierzam się z tym, z tą samotnością ludzi starszych, ludzi potrzebujących, ludzi, którzy zostali zupełnie sami ze swoimi problemami, nie tylko zdrowotnymi, społecznymi usług, które mogą, powinny być im zaoferowane i z ubóstwem ekonomicznym. Dlatego myślę, że to jest taki pierwszy dobry krok do tego, żeby przerwać ten ciąg różnych niekorzystnych zdarzeń i żeby ten zawód pracownika socjalnego był doceniony w kontekście też opieki zdrowotnej. Dziękuję bardzo.